Amen. 4 września 2019 roku. Dzisiaj będziemy rozważać 4 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, wersety 38-44. Jak widzimy, na razie idziemy werset za wersetem. Dom Piotra. Jezus w domu Piotra. Dobrze wiemy, że dom Piotra to symbol Kościoła, nowej wspólnoty. Dom Piotra to szpital. To określenie lubi papież Franciszek, mówiąc, że Kościół powinien być jak szpital polowy. Jest chora teściowa. Ma gorączkę. Jest walka, jak w synagodze. Chory nie podaje się tutaj na paru z ziół, ale toczy się duchowa walka. Dzięki zwycięskiej walce, którą toczy Jezus, kobieta zostaje uzdrowiona. Dom Piotra, Kościół, to modlitwa. To dom, w którym się zwycięża nad złem. To dom, gdzie rodzi się wiara. To dom, w którym doświadcza się wolności. To dom modlitwy. Modlitwy wysłuchanej. Prosili Jezusa za chorą teściową. I ta ich modlitwa zostaje wysłuchana. Dom Piotra, Kościół, to służba. Uzdrowiona teściowa wstaje, wraca do życia, podejmuje służbę. Dom Piotra, Kościół, szpital. Dom Piotra, Kościół, modlitwa. Dom Piotra, Kościół, służba. Czym dla mnie jest Kościół? Prośmy o to doświadczenie Kościoła, gdzie doświadczę uzdrowienia, uwolnienia, gdzie będę doświadczał, że moja modlitwa jest wysłuchana, gdzie podejmę służbę dla sióstr i braci, bo to jest Kościół. Amen.